W dzisiejszym magazynie Kulturka Ghost chce być jak Metallica albo Iron Maiden. Corey Taylor i jego wspomnienia w związku z wydaniem czarnego albumu przez Metallica. Lista utworów, których teksty są śpiewane błędnie. Osbornowie dostaną kolejny program reality show. Cześć, z tej strony Hubert i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym magazynie Kulturka na naszym kanale. Dzisiaj standardowo jak co tydzień przejrzymy sobie internetową prasę dotyczącą świata kultury, głównie oczywiście muzyki. W dzisiejszym magazynie przyjrzę się artykułom ze strony terazmuzyka.pl. Standardowo na początku przypominam, że jeśli lubicie tę serię i chcecie pomóc nam w rozwoju tego kanału, możecie zostawić pod tym odcinkiem łapkę w górę, komentarz i oczywiście suba dla pełnej kulturki. Naprawdę doceniamy Wasze zaangażowanie i będziemy Wam ogromnie wdzięczni, no a Wy będziecie po prostu na bieżąco z muzycznymi treściami. Zespół Ghost zdecydowanie wyróżnia się na metalowej scenie swoim wyjątkowym wizerunkiem, strojami oraz brzmieniem, a w ostatnich latach zdobył naprawdę bardzo dużą popularność. Wokalista i lider Tobias Forge ma nakreślony, wyraźny plan na to, jak ma funkcjonować grupa. W wywiadzie dla AL.com mówił: chcę być taki jak Metallica na trasie And Justice for All, albo jak Iron Maiden na trasie Powerslave. Grać w teatrach i arenach. Zawsze byłem też pod wielkim wpływem Pink Floyd i The Rolling Stones. Choć dorastałem słuchając bardzo niszowego death metalu, od dziecka miałem też skłonność do wielkiego, halowego rocka. Warto przy okazji nadmienić, że utwór Ghosta Mary on a Cross stał się ostatnio viralem dzięki TikTokowi, no i z dnia na dzień zdobywa ogromną ilość odsłuchów. W momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, jest na miejscu 34 w światowym zestawieniu Top 50 Spotify ze słuchalnością na poziomie prawie 2 milionów odtworzeń dziennie. Na stadionie Wembley w Londynie odbył się ostatnio pierwszy z dwóch koncertów poświęconych pamięci zmarłego w tym roku perkusisty Foo Fighters, Taylora Hawkinsa. Wśród zaproszonych gwiazd znaleźli się członkowie takich zespołów jak AC/DC, Metallica, The Darkness, Rush i Queen, a całość zwieńczył set wykonany przez Foo Fighters. Wtedy też nastąpił najbardziej poruszający moment wieczoru, mianowicie Dave Grohl miał wyraźny problem, żeby zaśpiewać w pierwszym utworze Times Like This. No a miał problem, ponieważ po prostu zalał się łzami. 27 września odbędzie się drugi koncert ku pamięci Taylora Hawkinsa, tym razem na amerykańskiej ziemi, w Kia Forum w Los Angeles. Ville Valo, były wokalista zespołu Him, powrócił na scenę muzyczną i na początku 2023 roku ma wydać swój pierwszy album studyjny, Neon Noir, pod pseudonimem Vivi. Pierwszym zwiastunem płyty był singiel Love Letting. Teraz przyszedł czas na drugą zapowiedź w postaci piosenki Echolocate Your Love. Tak Valo wypowiadał się na temat nadchodzącej płyty Neon Noir. Główna różnica pomiędzy Him a Vivi to dodatkowa linia w hartagramie, ale cóż to za wyjątkowa linia. To jak Mama Send the Papas przebrani za Metallicę w drodze na imprezę halloweenową w Studio 54. Kto nie chciałby tego zobaczyć? Corey Taylor w wywiadzie dla Trunk Nation wspominał, jakie wrażenie zrobił na nim czarny album Metallicy. Wokalista Slipknot najpierw usłyszał promujący go singiel Enter Sandman. Studiowaliśmy z przyjaciółmi Enter Sandman niczym film Zapruder'a. Powaliła nas produkcja, to jak dobrze i jak gęsto brzmiał. Zgraliśmy go z radia, żebyśmy mogli go lepiej przeanalizować. Zwariowaliśmy przy tym numerze, byliśmy powaleni. Potem, gdy już ukazał się cały album, Corey usłyszał Nothing Else Matters. Miałem zawiedziony wyraz twarzy i przyjaciel mnie zapytał: Jezu, nie podoba mi się ta piosenka, a tobie? Zastanawialiśmy się, co to ma do diabła być, ale dobra piosenka to dobra piosenka. Nie da się zaprzeczyć. Dała mi dobrą lekcję, że czasem ludziom trzeba wmusić coś innego. Nikomu początkowo nie podobają się inne piosenki. Trzeba ludzi zmusić, żeby ich posłuchali. Zakładanie, że ludzie zmienią się wraz z tobą, to szaleństwo. Trzeba samemu dokonać zmiany i zaciągnąć ludzi wraz ze sobą. Ozzy i Sharon Osbornowie niedawno powrócili do Anglii po kilku dekadach życia w Los Angeles. Teraz mają wystąpić w nowym reality show emitowanym przez BBC. W programie obok pary ma się pojawić także ich córka, Kelly, która spodziewa się dziecka z Sidem Wilsonem z zespołu Slipknot. A tak program jest opisywany.
Home Tourist będzie śledził życie Osbornów w najważniejszym roku ich historii. Sharon kończy 70 lat, Kelly spodziewa się dziecka, Ozzy zamierza koncertować, no i sama przeprowadzka jest wielką sprawą. Przypomnijmy, że rodzina Osbornów wystąpiła już w słynnym reality show The Osbournes, wyemitowanym przez stację MTV 20 lat temu. Tamten właśnie program odniósł ogromny sukces i zapoczątkował serię podobnych show z udziałem celebrytów. Home Tourist ma mieć swoją premierę w przyszłym roku na platformie BBC iPlayer. Badanie Word Finder przeprowadzone przez Your Dictionary wyłoniło utwory, których teksty najczęściej mylone są przez słuchaczy. Przebadano ponad 1000 Amerykanów, wpuszczając im fragmenty różnych piosenek, a następnie kazano wybrać spośród 4 zestawów właściwy tekst. Jak się okazało, na samym szczycie znalazła się Metallica z utworem Enter Sandman. Ponad 70% badanych źle zrozumiało tekst refrenu, myśląc, że James Hetfield zamiast Exit Light, Enter Night śpiewa X and Light, End All Nights. Jeżeli chodzi o utwory ze świata rocka, w zestawieniu znalazł się też Smells Like Teen Spirit Nirvana. Tutaj zamiast With the Lights Out, It's Less Dangerous, Here We Are Now, Entertain Us, 51% badanych słyszało With the Lights Out, It's Las Vegas, Hear Me All Now, Entertainers. A tak prezentuje się lista najczęściej mylonych tekstów. Ozzy Osbourne zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Przeszedł kilka operacji kręgosłupa szyjnego, ma problemy z poruszaniem się, a także ma zdiagnozowaną chorobę Parkinsona. Tak na jej temat wypowiadał się w wywiadzie dla The Observer. Wydaje ci się, że podnosisz stopę, ale ona ani drgnie. Czuję się, jakbym chodził w ołowianych butach. Myślę, że wszyscy zainteresowani już doskonale o tym wiedzą, natomiast żeby nie było, informuję. Rammstein zagra kolejny koncert w Polsce. Panowie wystąpią 30 lipca 2023 roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Ben Johnston, perkusista zespołu Biffy Clyro, w wywiadzie dla Teraz Rocka na pytanie redaktora, czy woli streaming, winyl, a może płyty CD, odpowiedział. Wszystkie 3. CD już rzadziej niż kiedyś. Więcej słucham z telefonu. Mam jednak kolekcję płyt winylowych, do której lubię sięgać. Słuchanie muzyki z telefonu jest jednak bardzo proste, a jakość dźwięku jest świetna. Oczywiście streaming zmienił postrzeganie muzyki, bo nikt dziś nie słucha już albumów, co mnie martwi. Ja jestem przyzwyczajony do tego, że album jest kompletnym dziełem i ważne jest, aby słuchać go od początku do końca, tak jak zaplanował to artysta, a nie na playliście wraz z innymi piosenkami. Nie jestem fanem kultury playlist. Nie słucham playlist na Spotify, słuchać albumów. W 1994 roku, kiedy z tego świata odszedł Kurt Cobain, zespół Counting Crows wspinał się na szczyty swojej popularności. Wokalista grupy Adam Duritz przyjaźnił się z Kurtem Cobainem, a odejście lidera Nirwany tym bardziej go zdruzgotało, bo obawiał się, czy on sam udźwignie ciężar sławy. W wywiadzie dla Teraz Rocka Duritz opowiadał, jak dowiedział się o tym przykrym wydarzeniu. Być może byłem pierwszą osobą w Europie, która dowiedziała się o śmierci Kurta. Byliśmy na pierwszej europejskiej trasie. Właśnie dotarliśmy do Paryża. Czekaliśmy w hotelu na pokoje. W lobby dowiedziałem się, że Rolling Stone przyjechał do Paryża, żeby zrobić o nas materiał okładkowy. Bardzo się tym denerwowałem. Gdy trafisz na okładkę Rolling Stone'a, twoja prywatność przepadła. Dziś jest inaczej, ale wtedy twoja twarz pojawiała się w każdym kiosku na świecie. Bardzo się tego bałem. Spotkałem tam dziennikarza Davida Wilda i fotografa Marka Seligera. I wtedy facet z recepcji poinformował mnie, że jest do mnie telefon. Okazało się, że z Ameryki dzwonił człowiek z działu artystycznego, który poinformował Duritza o odnalezieniu ciała Kurta. Adam wspomina, że z Cobainem byli jak bracia i że byli pod wieloma względami podobni. Kiedy się o tym wszystkim dowiedział, zaczął się zastanawiać, dokąd tak naprawdę zmierza. Jak powiedział w wywiadzie: nagle bardzo przeraziło mnie to, że trafię na okładkę Rolling Stone'a. A tak wspominał swoją relację z Kurtem w tym samym wywiadzie. Poznaliśmy się dzięki facetowi od A&R. Udaliśmy się na kolację do domu jego menedżera. Był bardzo miły. Nie byliśmy bliskimi przyjaciółmi, ale bardzo go lubiłem. Był dla mnie bardzo uprzejmy, kiedy byłem jeszcze nikim, zanim wydałem płytę. Spędzaliśmy ze sobą czas. Byłem na pierwszym koncercie trasy In Utero w San Francisco i było niesamowicie. Był po prostu bardzo miłym gościem i bardzo go lubiłem. David Ellefson został wyrzucony z Megadeth w zeszłym roku w atmosferze skandalu obyczajowego. W wywiadzie dla Trunk Nation Dave Mustaine przyznał, że nie lubi wspominać byłego basisty.
Nie lubię już o nim mówić. Lubię opowiadać zabawne historie, ale nie lubię opowiadać o tej sprawie, bo facet, którego znałem i kochałem, był inną osobą. Byli ludzie, którzy twierdzili, że źle postąpiłem, ale przykro mi. Z powodu przekonań osobistych nie mogłem go mieć w zespole. Nawet jeśli te zarzuty nie byłyby prawdziwe, nie chciałem mieć tego w swoim życiu. W tym samym wywiadzie Dave wspomniał też incydent sprzed kilku lat, dokładniej chodziło tutaj o nagrywanie wydanego w 2013 roku albumu Super Collider. No i w trakcie sesji doszło do incydentu, w który zaangażowany był basista David Ellefson i producent Johnny Kay. Mustaine mówił: pewnego dnia wszedłem do studia i Johnny Kay oraz Ellefson pracowali nad Kingmaker. Sęk w tym, że Kingmaker był już ukończony, oni nagrywali partię na początku, która nie miała z nim nic wspólnego. Tego riffu nie było nigdzie na płycie. Zapytałem się, co robicie? Oni zaczęli się plątać, próbując wyjaśnić. Chcieliśmy zajebać ci piosenkę i umieścić na jej początku jeden z moich riffów. To było żałosne, było mi ich żal. Powiedziałem, dobra, zostawcie to tam. Jeśli posłuchacie Kingmaker, na początku usłyszycie idiotyczną partię. To właśnie ona. Wywiadu Trunk Nation udzieliła również druga strona, mianowicie David Ellefson, który uważa, że Mustaine próbuje się na nim zemścić za to, jak został potraktowany przez Metallicę w 1983 roku. Basista mówił: Mustaine walczy sam ze sobą, zmaga się ze sobą. Ja z nim nie walczę. Pamiętam, jak rozmawialiśmy po tym, jak zagrał Am I Evil z Metallicą na koncercie Wielkiej Czwórki. Zapytałem, jak było on. Wykopali mnie z zespołu i robili swoje. Ja przez te wszystkie lata chowałem urazę. Tak samo jest ze mną. Dlaczego ma wobec mnie urazę? Teoretycznie powinno być po problemie, skoro się mnie pozbył. Ale ten problem wciąż jest. Po części jest tak dlatego, że oczywiście nie pogodził się z tym, że został wyrzucony z Metallica. Chciał, żeby ktoś poczuł się jak on. Wykopmy więc Juniora i niech ktoś inny nagra jego partię basu. Ja mam to gdzieś i tak już zagrałem na płycie i mi za to zapłacono. Jeśli więc chcesz grać z kimś innym, mam to gdzieś. Wypowiadając się bardziej na temat samej relacji z Mustainem, Ellefson powiedział: czuję się, jakbym został wykopany z piekła. Ta relacja nie była zdrowa. No i okej, to tyle w dzisiejszym magazynie Kulturka. Pamiętajcie, że jeśli lubicie tę serię, nasz kanał i chcecie nas wspierać w rozwoju, możecie zostawić tutaj łapkę w górę, komentarz, no i oczywiście subskrybować pełną Kulturkę, żeby być z naszymi materiałami na bieżąco. Piękne dzięki za uwagę i do usłyszenia wkrótce.